I witam wszystkich w Ashes 2063. Wracamy na właściwą drogę. W oddali majaczy nam skybox zniszczonego miasta, a tutaj czeka na nas nasza maszyna, która ma chyba ze 40 lat. I jedziemy. Jedziemy w drogę. Steruje się tym motorem tak dosyć dziwnie, ale i tak lepiej niż w Cyberpunku 2077. On jakoś tak za gładko jedzie troszkę. Mam wrażenie, jakby nie miał... Ciekawa scenka. Mam wrażenie, jakby nie było tarcia o jezdnię w ogóle, nie? Poza tym, jak na zniszczone pustkowie, to jezdnia jest w całkiem dobrym stanie. O! Wybór. Dołem. Albo górą. No to chodźmy górą. Jedźmy, znaczy się. I koniec tutaj. A ja zacząłem ocierać, zarysowałem, kurde, bok po prawej stronie. No dodałem trzeba. Nie będziemy skakać przecież. Z przepaść. Mówiłem coś o tym, że droga w dobrym stanie została otrzymana. No niestety. No niestety, nie. O, może tędy? Co to? Chyba kogoś tutaj zaskoczyłem. No pieski są mniej groźne niż punki, więc... Nasz bohater skomentował, że ktoś chyba tutaj jechał za szybko. No co tu się zdarzyło? Jakiś konwój był i chyba i zawał nastąpił właśnie w tunelu. Strasznie mało zdrowia. Nie wiem, czy ten shotgun był lepszy? Może tak, bo zginęli jakoś szybko, nie? Oj, 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 oj. Kiepski ze mnie jeździec motocyklowy. A teraz jedziemy rampą do góry. Piaszczysto. Ten tunel się nie zawalił. Czy za mną coś będzie? Nie. Ta teksturka bardzo często jest używana w różnych wadach. Sam używałem. Okej, kolejna przepaść. W sumie to chyba mogę tam spaść. Powinna być możliwość powrotu, jak najbardziej. Nie! No i trzeba będzie wyklepać. Oj, oj, oj! No niestety. A nie jechałem wcale tak szybko. I to przez to właśnie zginąłem. Trzeba było szybko jechać. No to teraz szybciej pojedziemy. Może lepiej mi się teraz uda załatwić tamtych. O, 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 o. Kluczem w tej prowadzeniu tego motocyklu jest nie przyspieszać za bardzo i pozwolić mu jechać bezwładnie. Bo on nabiera pewnej prędkości i... O, i teraz jedzie sam praktycznie, ja nie przyspieszam, nie? No okej, okay, no to akcja jeszcze raz. Mhm. A, jeden przeżył bandyta, ale już go załatwiłem. No zdecydowanie lepiej poszła ta akcja. Zbieramy naboje. Przeładujmy bronię. Bandyci nie pokonali, ale droga pokonała.
doświadczonego zbieracza, tak? Seasoned Scavenger. Shit. Tędy. Nie napię. Dobrze, udało się uratować moto przez zderzeniem. I teraz będzie rampa, tak? To już teraz? Już teraz. Nie, to jeszcze nie teraz, to teraz będzie. No. Przeżyłem. Jakiś postój tu jest. I widzę, że tam są jakieś beczki wybuchowe. Czyżby to była zasadzka przygotowana na mnie? Albo na jakiegoś wędrowca po prostu. Awaria instrybutora. Nie ma paliwa. Tam widziałem, kula tam przeleciała. Gościu stoi daleko, nie podchodzi. Bawi się w wieżyczkę. Ten był mało celny. Ale tam był jeszcze jeden. Nie zauważyłem, że tutaj wejście jest w ogóle. Zmiana broni. A, dwóch zginęło. Oberwał od gaśnicy wybuchającej. Tak jest. Doskonale. Czy to mogę rozbić? Nie, to jest nieśmiertelny śmieć. Wyjście na górę. Później. Później czy teraz? Brzmi groźnie. Jakie złomowisko tu jest. Okej. Okay. O! Strzał na wiwet, niestety zmarnowany. Jeszcze jeden piesek. Typ z pistoletem jest dużo groźniejszy. Uj, wybuchające beczki. Chodźmy na górę. Najpierw. I kartony. Czy oczywiście rozbijanie tych kartonów jest zachowawcze. Pod kątem optymalnej rozgrywki, najbardziej takiej bezpiecznej i gwarantującej przejście z sukcesem tego całego interesu, ale z drugiej strony to strasznie spowalnia akcję na nagraniu. Na przykład stwierdziłem, że lepiej się jak Kikowski oglądało, jak grał mniej ostrożnie. Teraz gra tak bardzo zachowawczo w te wszystkie gry i upewnia się, żeby wszystko zrobić. I przez coś się tak po prostu buja ze wszystkim. Nie wiem, na przykład taka sytuacja w Betrayal of Krondor, jak nagrywał i pokazywał tam, jak chodzi po walce, tak? Zbiera przedmioty, które tam wypadły z przeciwników. Jak się już nie mieszał w ekwipunku, to wraca do sklepu. I z powrotem, po te przymioty i z powrotem do sklepu, po przymioty i do sklepu. I tak, aż nie sprzeda wszystkiego, albo przedmioty nie znikną, bo też mogła być taka sytuacja. I jeszcze do tego wszystkiego, każdy przedmiot jest przez niego naprawiany był. Tak żeby, bo dzięki temu rosły te skille postacią. Ludzie mu napisali oczywiście, że w ten sposób można minmaksować grę, że naprawia się każdy przedmiot. Rosną nie tylko skille postacią, ale też rośnie wartość tego przedmiotu, tak? W sklepie, przy sprzedaży. I nie wydając się w zbyteczne szczegóły, to wszystko, rezultat tego wszystkiego był taki, że odcinki z Zagrajmy w Battle at Krondor w takim wydaniu sprowadzały się do wykonywania tych samych nudnych, powtarzalnych czynności i okej, ja jestem takiego zdania, że jeżeli już ktoś chce w ten sposób grać w grę, nagrywać ją, to mimo wszystko jednak spada przyspieszyć te nudne fragmenty, albo je wyciąć, co zresztą sam często robię, nie?
Taka odrobina krytyki obcego Zagreimera z mojej strony. Don't be a hero. Mało zdrowia znowu jest. Dwa punkty tylko, a ta ptaszka przywraca 25. Czy ja tutaj wszystko załatwiłem, co można załatwić? Widzę, że tam jest sekret odznaczony, ale ten sekret został przedzenie odnaleziony. 2 na 6 mam w ogóle sekretów zaliczonych. O! To przecież jest dla motora odpowiednie. Dla motoru. O, pigułka. Pigułka przywraca 15. Grabbing pills. A czy mogę tu wejść łomem? Mogę. A, mogę tutaj zrobić takie wejście. Efektowne. Ale podejrzewam mało efektywne. No okej. Okay. Zastrzelę to. I wrócę po motor i jedziemy dalej. Oczywiście bez zarysowań się nie obędzie karoserii. Tu nie ma nic ciekawego. Nie wjeżdżajmy tam, bo później będzie problem, żeby wyjechać. Nie wiem, co jest tutaj. Tu jest ślepy zaułek. Fajnie, że ten motor się obraca zawsze w tą stronę, w której celuję, że nie muszę go ręcznie obracać po takiej akcji. To jest duże ułatwienie. I mogę tu w sumie zejść na dół, ale pytanie, czy jest po co? Jest płytka woda. Nie, nie ma po co. To była... źle nałożona tekstura. O nie. 1 na 10. 2 na 10. A tam? Co tam może być? Strata czasu zapewne, ale pojedziemy. Dobra, bo poziom zarysowań przekracza wszelką skalę dopuszczalną. No w sumie mogę tutaj iść. Mi się wydaje, że tutaj po prostu motorem powinien był przejechać. Wczytajmy grę. No zmarnowałem mnóstwo czasu na pierdoły, nie? A może się dostać do tego miejsca dużo szybciej. Tak, bo tutaj w ogóle nie da się, także muszę spaść tym motorem do wody i jechać wodą. Wow, nie za szybko. Teraz tędy, krętym wozem. No, mogę tam na górę. To jest taka głupia eksploracja trochę, że dojeżdżam do miejsca, w którym nic nie ma i trzeba się wracać. I choć mapa jest prymitywna, to jest klimatyczna, to jednak też to troszkę czasu marnuje, nie? Takie jeżdżenie w tą i z powrotem. Czy ja zrobiłem wielkie kółko? Chyba nie. Tutaj jest autostrada złamana. Nie jestem pewien, czy ja tam jestem w stanie zaskoczyć motorem. Ale wydaje mi się, że nie ma sensu, że raczej tutaj powinienem jechać teraz. No chyba, że jest tam sekret. A dobra, nieważne. End of the road. Czy jednak? O, albo tutaj do wielkiej rzeki trzeba wpaść. Tylko, że nie ma jak. Nie, podejrzewam, że to jest śmierć. Dobra, wróćmy. Wyhamowałem. O ścianę. O, dojechałem do miasta. No. Motor się sam rzucił do przodu. No dobry jest.
po schodach pojechał. Albo po gruzach właściwie. I dalej, bez możliwości powrotu już. Jak teraz wrócimy do naszego miasteczka? Hmm? To są proste klocki tutaj, ale i tak to fajnie wygląda. Zdecydowanie to zniszczone miasto wygląda lepiej niż w grze, którą gram ostatnio, czyli w Nier Automata. Tam ruiny miasta wyglądają, jakby się urwały z Fallouta 3. Albo raczej z wersji alfa Fallouta 3. Albo z Czarnobyla, o. I tunel. Mamy tunel, mamy też bandytów tam. Rozjechać! Zejść z motoru, bo zwichałem ścianę. No, nie obyło się to bez ran cielesnych, ale jakoś tam pokonałem ich. O, apteczka akurat wyszła. Te apteczki, które mogę w ekwipunku nosić, no to nie. No nie noszę ich w ekwipunku, od razu je zjadam niestety. Czy to będzie koniec poziomu w końcu? Barierki są, więc podejrzewam, że tak. O, autosave się zrobił nawet. Zrobi się autosave. I fajnie to wygląda tutaj. No, jak klimatyczna uliczka. Ciasna. Niebezpieczna. Labirynt miejski. Cześć. Nie usłyszał tego. Tego też nie usłyszał. Stealth kill to był. O. Drugi stealth kill, ale tamten się obudził. Pięknie. I po lewej jest jeszcze jeden. No i teraz już usłyszeli, już jest vendetta. Mogę iść... Czy to się da rozbić? Nie. Mogę iść dołem, ale podejrzewam, że jak będę iść dołem, to wszyscy będą tu mnie strzelać z tych okien. Ta. Może lepiej nie. Nagle armia się tu zrobiła. Oni oczywiście nie mają problemu, żeby mnie widzieć przez te tekstury tutaj. Pobitych okien, a ja mam. A i tak ich zabijemy. Wiem, że tam jesteś. Ale nie wiedziałem, że jest tam dwóch. Jak w Diablo. Dosłownie. Piesek za kratami. Nie może przejść, ale strzela. Żyga swoim kwasem. Auć. Kto tu strzela? Tam są, daleko. Całe szczęście rewolwer jest zajebiście celny. Ale śród też ma zasięg. Okej, okay, załatwiony. 8 zostało. A nabojów do tego. Teraz 7. Jeszcze jakiegoś typka tam słyszałem. Gogelem powiedział. Czy ja mogę tutaj jakoś pójść bokiem może, żeby się tak nie wystawiać na ostrzał? Mhm. To jest dobre, rozwalanie ich łomem. Muszę z tego częściej korzystać. W sumie to nawet w helpie było napisane, że zaskoczenie jest, żebym nie lekceważył elementu zaskoczenia, tak? Don't discount the value of a sneak attack. I to jest właśnie sneak attack, łomem w plecki. To trzeba stosować częściej w następnych odcinkach. Do następnego.